Czy masz świadomość? Budowa elektrowni atomowej w Polsce da 100 tysięcy miejsc pracy dla amerykańskich pracowników. Jennifer Granholm, sekretarz USA do spraw energii. Nazwa PAX jest symbolem najpoważniejszego wypadku w europejskim reaktorze jądrowym od czasów Czarnobyla. Ponadto przegrzanie wysoko radioaktywnych materiałów nastąpiło poza betonowym zbiornikiem ochronnym reaktora. Jednak świat poza granicami Węgier praktycznie w ogóle nie zainteresował się nuklearnym piekłem, jakie mogło się rozpętać we wnętrzu ruchomego urządzenia czyszczącego elementy paliwowe. Specjaliści z Węgier i z zagranicy, którzy rekonstruowali później przebieg wydarzeń tamtej nocy, stwierdzili z przerażeniem, że cała sprawa mogła skończyć się o wiele gorzej. Gerd Rosenkrantz, Energia jądrowa, mit i rzeczywistość o zagrożeniach związanych z energią jądrową i jej perspektywach w przyszłości. Łamane są prawa człowieka. Rząd japoński kłamie i naraża społeczeństwo na promieniowanie przekraczające bezpieczne limity, które skutkują zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka. Raport Greenpeace. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu trzy fragmenty informacji, które się pojawiały w przestrzeni publicznej przez ostatnią dekadę właściwie, ale są ten pierwszy cytat z sekretarza USA do spraw energii jest bardzo świeży. Tematem dzisiejszej audycji jest elektrownia atomowa w Polsce, a Państwa i moim gościem jest pan profesor Mirosław Andrzej Dakowski, polski fizyk, profesor, doktor habilitowany, autor około 70 publikacji naukowych z zakresu fizyki jądrowej. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, witam państwa. Panie profesorze, czy potrzebujemy elektrowni atomowej w Polsce? No jest to trochę pytanie od tyłu, dlatego że przede wszystkim potrzebujemy rozsądnego, racjonalnie myślącego rządu w Polsce. W tej chwili rząd w Polsce poddaje się dyktatowi Unii Europejskiej, w której są zupełnie absurdalne pomysły, między innymi związane z tym, no, od czego ja jestem fachowcem na skalę europejską, czyli z energiami odnawialnymi i poszanowaniem energii. Więc musimy abstrahować od tego, co narzucają nam jakieś marionetki z Unii Europejskiej, jakieś pańcie, które są pewnie politoluszkami z zawodu albo nie wiem kim, a będziemy mówić o sprawach merytorycznych, czyli takich, które się poddają rozumowaniu, czyli fizyka atmosfery, geofizyka. Ale ja rozumiem, że to nie tylko Unia Europejska, ale rozumiem pcha nas w kierunku elektrowni atomowej rząd Stanów Zjednoczonych. A, to już jest osobna sprawa. Pan dotyka sprawy, spraw nacisków finansowych padającego zespołu Westinghouse, który to, ten Westinghouse to jest prywatna firma, która ma ogromne przełożenie na aktualne rządy w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy tylko słuchaczom, że ta korporacja chce właśnie wybudować w Polsce elektrownię atomową. Ależ oczywiście nie, proszę pana, dlatego że ta korporacja, czyli Westinghouse, pada w sprawach jądrowych. Natomiast oni wypączkowali, bo od strony prawnej to jest tak, że te grupy, które rozmawiają z tymi marionetkami czy z rządem polskim, jest jakiś pączek, zapomniałem nazwę, coś tam, nuklear, coś, który formalnie nie podlega Westinghouse'owi.
Natomiast pani Georgetta, która mieliśmy nieprzyjemność przez parę lat, była ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, jest bezpośrednio związana, znaczy towarzysko, no bo przecież to jest, nie chcę gęsi obrażać, towarzysko jest związana, czy też biznesowo, z tymi ludźmi, którzy chcą wyciągnąć forsem pieniądze, miliardy poprzez Westinghouse'a właśnie z różnych dzikich krajów, między innymi z Polski. Dlatego ta pani, kiedy była ambasadorem w Polsce, to po prostu żądała bezczelnie, to nie ma żadnego związku z dyplomacją, żeby Polska kupiła te reaktory, oczywiście najlepsze, najbezpieczniejsze ze Stanów Zjednoczonych. A wracając do pytania, czy potrzebujemy elektrowni atomowej w Polsce, to jak pan odpowiada? Ja już zacząłem na ten temat mówić, mianowicie potrzebujemy rozsądnych, autonomicznych władz w Polsce. Od lat 30 już zastanowiłem się, kolejne rządy niszczyły energetykę węglową w Polsce. Polska miała 71 kopalni węgla i zasoby tego węgla starczyłyby nam na kilkaset, 500 czy 700 lat. Ja mówię to z pozycji fizyka rozszczepienia i specjalisty od energetyki jądrowej, czyli powinienem być temu przeciwny, prawda? No bo formalnie to energetyka jądrowa, energetyka odnawialna również powinna być po drugiej stronie niż węgiel. Ale proszę Państwa, nie w Polsce, bo Polska miała te 70 kopalni, które dałyby nam tanią energię jądrową, gdyby nie właśnie te zakazy i idiotyzmy z Unii Europejskiej, typu słyszałem na własne uszy w telewizji, że dwutlenek węgla, czyli CO2, jest gazem trującym. Oni kłamią, to znaczy to są ludzie na tyle głupi, że nie potrafią nawet kłamać, ale powtarzają te kłamstwa. Mianowicie, oczywiście w historii całej planety mieliśmy już wielokrotnie więcej dwutlenku węgla niż teraz i zawsze to był gaz dobroczynny. Spowodował rozwijanie się różnych dżungli, z których później między innymi powstał węgiel, przypuszczalnie również ropa. I było to na poziomie 2000 ppm. Ppm to jest part na milion, część na milion. A teraz mamy około 400 i oni tam wygadują różne bzdury. Więc wracając do tego, czy Polska potrzebuje energetyki jądrowej, Polska potrzebuje stabilnej własnej energii. Nie jak chcieli jacyś kryminaliści, już nie wspomnę przy tej okazji Waldka Pawlaka, który zwijał się, a kryminalista to był taki, teraz sobie przypomnę imię, żeby nazwiska nie wiedzieć, Kazimierz A., który poszedł później do więzienia za te porozumienia z Gazpromem. Więc Polska powinna być samowystarczalna. A może być samowystarczalna tak, korzystając z węgla, jak i z geotermii, jak i z ogromnych ilości marnującej się na razie w Polsce energii odnawialnej. I to jest Polsce potrzebne. A dlaczego kolejne rządy nie stawiały na energię odnawialną, na energię geotermalną? O korupcji rządów to jest zupełnie osobna sprawa i nie chciałbym w tej audycji, gdzie mam nadzieję będziemy się trzymać strony energetycznej, mówić o tym, jak poszczególne rządy były skorumpowane, czy jak dlaczego wykonywały głupie dla Polski, czy szkodliwe dla Polski decyzje z zewnątrz, to naprawdę bardzo trudno jest powiedzieć tak, żeby się nie narazić na przykład na nieznanych sprawców. No dobrze, to porozmawiajmy o tej energii odnawialnej. Skąd ona ma być i czy ona starczy dla nas?
Mówi pan o odnawialnej. Tak. Tak. Proszę państwa, przede wszystkim już od chwili, kiedy nam, znaczy ekspertom, specjalistom, energetykom, jakoś udało się wypluć cenzurę, czyli od lat 30, pokazywaliśmy, że w Polsce, to było parę konferencji na temat energii odnawialnych, że w Polsce samej energii odnawialnej, tak zwanej odpadowej, jest odpowiednik 30 albo 50 milionów ton dobrego węgla. Wtedy Polska używała 130 czy 160 milionów ton, odpowiednik energetyczny ton węgla, ale już wtedy, czyli przed 25-30 laty, mogliśmy z odpadów drewna, ze słomy, później oczywiście również z wiatru, ale to inna sprawa, mieć wsparcie. Tego wsparcia rząd nie dał. Tak samo jak energetyka po komunizmie, czyli właśnie przed 30 laty, miała mniej więcej 3 do 5 razy większą energochłonność niż odpowiednia energetyka w krajach w miarę sensownie się rozwijających, jak Francja, Anglia czy Niemcy. Proponowaliśmy wtedy powstanie Agencji Poszanowania Energii, która miała powodować, ale na dole, a nie tam na górze w rządzie, miała powodować, żeby się w różnych fabrykach, czy w kopalniach, czy w domach opłacało obniżanie zużycia energii. Zamiast Agencji Poszanowania Energii nagle narzucono nam z zewnątrz, właśnie chyba gdzieś z Unii Europejskiej, Urząd Regulacji Energii. I ci panowie, którzy narzucili, mają swoje marionetki w odpowiednich kolejnych rządach, no i sobie regulują, ale regulują czymś, co się nie da regulować, bo nie można, to jest tak zwany monopol naturalny, prawda, no bo nie możemy, nie mamy wpływu na to, kto i za ile daje nam elektryczność do sieci czy gaz z gazurki. Można oczywiście ten gaz brać z łupków, których ogromne pokłady były i są w Polsce. To zostało zablokowane. Można brać po potrójnej cenie najpierw z Sowietów, a później z Rosji, co tak promował Waldemar Pawlak, co na kilkadziesiąt lat było. Można kupować LNG, czyli gaz płynny, ale wtedy to trzeba kupować albo z Kataru, albo ze Stanów. Ale Stany Zjednoczone, które mają ogromną ilość gazu właśnie z szczelinowania, to znaczy z łupków, no dają na tyle wysokie ceny, że jak widzimy teraz, musimy podnosić, obniżać ogrzewanie domów, bo łupnęli nam o wiele wyższe ceny za gaz dla ogrzewania. A to ja dopytam, bo pamiętam czasy Donalda Tuska, który mówił nam, że będziemy łupkowym Eldorado. I pamiętam też protesty rolników w Żurawlowie, którzy protestowali przeciwko korporacji Chevron. Sam brałem udział w tych protestach i sytuacja była taka, że jest, rozumiem, w Stanach Zjednoczonych, że gaz łupkowy wpływa bardzo negatywnie na pokłady wody pitnej. Nie, to jest propaganda. Tak samo jak to, co wygadywał Tusk, przecież on nie miał pojęcia o meritum. No to jak, co? Nie bierzmy pod uwagę, co wygaduje jakiś premier czy pseudopremier. Ale Tusk akurat nas namawiał do eksploatacji gazów z łupków, a ekolodzy mówili o tym, że ona po prostu będzie zagrożeniem dla wody pitnej i dla rolnictwa w Polsce. To nie są ekolodzy, tylko ci, którzy te rzeczy mówili, bo ja poznałem później dokładnie, to są byli na tak zwanym payrollu, czyli płaceni ze Stanów propagandyści, żeby w Polsce nie zrobić bezpiecznej
bezpiecznego i taniego wydobycia gazu z gazów łupkowych, bo oczywiście na początku zawsze były kłopoty związane z tym, że a może tam będzie coś zatruwało, ale potem się okazało i to, co naprawdę zrobili energetycy, że nie ma, jeśli się rozsądnie wydobywa gaz łupkowy, a to się po paru latach w Stanach udało, to nie ma niebezpieczeństwa ani zatrucia wód, ani jakiegoś innego zatrucia. Tylko, że oczywiście tym, którzy dawali tym pseudoekologom pieniądze i slogany w Polsce, opłacało się to o tyle, że mogli wydobywać w Stanach gaz łupkowy i teraz sprzedają po wysokich cenach tym krajom, w których wydobycie gazu łupkowego zostało wstrzymane. A to dziwne, panie profesorze, bo ja znam te osoby w Żurawlowie, które protestowały, rolników, i oni nie dostawali żadnych pieniędzy od żadnych propagandystów, proszę ani z Komisji pana, Europejskiej, ani z Waszyngtonu. Oczywiście nie rolnicy, tylko że jak pan się i słuchacze, mam nadzieję, się orientują, rolnicy nie mają pojęcia o technologii wydobycia gazu łupkowego na przykład. Rolnicy zostali podnieceni sloganami, a te slogany przyszły sobie skądinąd. Więc... Ale czy pan profesor uważa, że korporacja Chevron, która zrobiła dużo złego na całym świecie, przyszła do Polski, żeby nas zadowolić i dać nam tanią energię z gazu łupkowego bez... Oczywiście nie. I dlatego oni to zablokowali, bo myśmy wtedy chcieli, żeby to polskie instytucje, polskie przedsiębiorstwa tym się zajęły, a nie jakieś Chevrony. Więc tu jest sprawa taka, że jeśli Chevron na przykład, bo ja akurat nie znam tej firmy bliżej, może wydobywać tanio gaz tak zwany łupkowy w Stanach, no to przecież należy do ich źle pojętych, ale do ich celów należy zablokowanie w innych krajach, w tym wypadku w Polsce, zablokowanie tego, żeby polskie firmy potrafiły zdrowo, bezpiecznie wydobywać ten gaz. Ale może wróćmy jednak do spraw energetyki jądrowej. No dobrze. No. Więc jedną z najważniejszych spraw, ja pracowałem, wyrzucili nas z Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, ilość tak zwanych rozrabiających profesorów i docentów. I wtedy już w nowej rzeczywistości pracowałem w Agencji Atomistyki, Państwowej Agencji Atomistyki. I który to był rok? Który to był rok? Który to był rok? 91 czy drugi, coś takiego. Mhm. I wtedy byłem w grupie, się nazywała Komisja Wirusza, gdzie nakazano nam sprawdzić, jak wygląda bezpieczeństwo i opłacalność energetyki jądrowej budowanej nam właśnie w Żarnowcu przez Sowietów. Jeszcze to byli Sowieci. I kiedy pojechałem do Żarnowca, to okazało się po pierwsze, że dyrekcja czy inżynierowie nie mają planów tego budowy, tych dwa chyba budowali wtedy od razu, reaktorów, tylko sukcesywnie przychodzą jakieś plany do wykonania z Leningradu. Wtedy nie było jeszcze Petersburga, to był Leningrad. No ale ja poszedłem jako taki wysoki urzędnik Agencji Atomistyki z dyrektorem, który poszliśmy na plac budowy. I tam zobaczyłem, że są jakieś takie nagrzewnice, które nagrzewają pęknięcia w betonie. Ten beton to był podstawa przyszłych reaktorów, ale okazało się, że są tam ogromne szczeliny. On mówi, nie szkodzi, nie szkodzi, to my to zalejemy mleczkiem tym cementowym i to się wysuszy, nim przyjedzie delegacja z Wiednia, z Międzynarodowej Agencji. Oni nic nie zauważą.
Ale ja mówię, ale panie dyrektorze, no przecież dlaczego, ale przecież to jest nasz reaktor budujecie, a nie dla agencji. No okazało się, że ogromna ilość tego cementu, który wtedy za komuny jeszcze był ludzi niedostępny, to był ciężki cement, to znaczy z dużą ilością ciężkich metali, został po prostu rozkradziony i sąsiednie wsie i miasteczka pobudowane z tego, co miało stanowić fundament tych elektrowni. I a to panie profesorze, czego nas uczy ta historia, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy? Nie wierzyć urzędnikom. Bo w dalszym ciągu jest tak, że teraz, w ostatnich latach, powiedzmy jednym, na to nagabywanie pani Georgety, czyli tej ze Stanów ambasadorki, odpowiadają politycy. Odpowiada jakiś pan Sasin, czy jakiś tam inna pancia od minister klimatu, ale to nie są fachowcy. Ci politycy, którzy uważają, czy robią pozór, że decydują w tej sprawie w Polsce, uciekają od zdania fachowców. A tymczasem zdanie fachowców, energetyków jądrowych, czy specjalistów od ekonomiki, to znaczy ile to panie będzie kosztowało, to wyklucza realnie, ma na doświadczeniach czy francuskich, czy amerykańskich, czy z Finlandii, energetykę jądrową jako energetykę opłacalną. Ale rozumiem, że ona jest nieopłacalna pana zdaniem dla zwykłych obywateli, ale rozumiem, że jest opłacalna dla dużych korporacji i grup biznesowych, tak? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Dla dużych grup biznesowych jest oczywiście wszystko, co się kręci, jest opłacalne. Ale może zilustrujmy tę sprawę przykładem dwóch reaktorów EPR, to znaczy to tak zwanych najnowocześniejszych reaktorów europejskich, które zostały marketingowo idiotycznie nazwane, że to są już reaktory 3+. No mówienie, że najnowszy reaktor jest na poziomie dostatecznie plus, no to raczej nie świadczy dobrze o tych, którzy tam robią marketing. A co to znaczy 3+, albo dostateczny plus? Myślę, że słuchacze nie wiedzą, więc potrzeba tutaj wyjaśnienia, panie profesorze. Już wyjaśniam. Mianowicie przez te ostatnie lat 20 chyba ciągle były reaktory trzeciej generacji, które mniej lub były coraz droższe, ale korzystały, czy też brały pod uwagę najróżniejsze kłopoty, jakie miały reaktory pierwszej czy drugiej generacji, czyli z lat 70. i 80. Otóż przed laty 20 ktoś wpadł na pomysł we Francji, w Anglii chyba również, żeby te nowe reaktory nazwać właśnie już nie trzeciej generacji, tylko generacji 3+. No bo to ewidentnie nie była żadna czwarta generacja i dlatego nazwali sobie 3+. Ale w Europie nikt, żadne państwo nie chciało tego zbudować. Mówię o sytuacji sprzed lat 20-15. Wtedy Francja, która jest rządzona dosyć autorytarnie, zażyczyła sobie, żeby ich Electricité de France zbudowało taki reaktor. To było we Flamanville nad kanałem La Manche i rozpoczęto budowę chyba w 2005 czy 2007 roku. Również Finlandia na wyspie Olkiluoto, coś tam, kupiła propozycję wybudowania przez Francuzów, wtedy się ta firma nazywała formalnie Areva, takiego reaktora właśnie EPR, to znaczy europejski, tam
ciśnieniowy z generacji 3+. No i zaczęły się, no przepraszam, zaczął się cyrk, bo ten reaktor w Finlandii, koszty jego w trakcie budowy wzrosły najpierw o 2 miliardy, później jeszcze od 1,5 miliarda czy więcej, i zamiast być oddany do użytku kilkanaście lat temu, to jeszcze pół roku temu był ciągle w fazie rozruchu. Innymi słowy, reaktory tej w miarę nowej, czyli sprzed 20 lat generacji, w trakcie budowy ich koszt wzrósł 3 czy 3,5 raza. I zaczęły się cyrki sądowe, ponieważ inwestor, czyli Finlandia, zażądały, żeby ten wzrost kosztów zapłaciła firma Areva, czy też firma francuska, a firma francuska mówiła, nie, to muszą ci Finowie zapłacić, bo my jesteśmy zupełnie niewinni. I w ten sposób z tych dwóch reaktorów, które miały być sztandarowe w Europie, we Flamanville jeszcze ciągle budują i czy testują, czy coś takiego. Opóźnienia są rzędu 12 lat, a koszty wzrosły 3 czy 4 razy. W związku z tym, jeśli państwo, politycy w Polsce, czy jakieś tam panie, które się znają na socjologii, a są ministrami od klimatu, mówią, że energetyka jądrowa to jest tania, to pojęcia nie mają o tym, o czym mówią. Mianowicie... No właśnie, a tutaj panie profesorze jeszcze spytam a propos odpadów z elektrowni atomowej. Czy teraz, one... To oddzielna, bardzo smakowity kąsek, ale najpierw skończę o sprawie kosztów. Mianowicie reaktory, które już pracują, rzeczywiście produkują ten prąd elektryczny tanio. Ale czas, kiedy następuje amortyzacja, to jest rzędu 20-30 lat. Otóż z 400 kilkudziesięciu reaktorów, które ciągle od lat 30 pracują na świecie, większość z nich ma czas, są stare po prostu, 30-40-letnie. W związku z tym one produkują tanio, ale muszą być wyłączone. I tutaj teraz... A muszą być wyłączone kiedy? Oj, proszę. Panie kliencie, bardzo dobre pytanie. Czy pan klient, gdyby panu proponowano syrenkę w doskonałym stanie, 40-letnią, uznałby taką syrenkę za naprawdę najważniejszą rzecz do kupienia, najbezpieczniejszą? Otóż w sytuacji, w której mówią nam, panie, nasze reaktory pracują już 30-40 lat, a jeszcze będą mogły 30 albo 25 może pracować, no to kto rozsądny pomyśli, że tak skomplikowane urządzenia, niezwykle drogie, po tych 30 latach już pracy nie będą się seryjnie sypały. Przecież no, to jest tak jak z tą Fiatem 126P. No niech pan kupi Fiat 126P przed 40 lat. A tutaj proponują dalszą pracę reaktorów, które rzeczywiście, jeśli pracują, to znaczy jeśli ta syrenka jedzie, czy Fiat, to wtedy jest energia tania, ale prawdopodobieństwo, że nie padnie, jest bardzo małe i maleje z czasem. No ale rozumiem, przepraszam panie profesorze, że Amerykanie oferują nam teraz nowoczesną technologię. A skąd pan to wie? Bo no ja tak, tego nie wiem, ja jestem fizykiem rozszczepienia, energetykiem i nie wiemy, jaką technologię proponuje nam w tej chwili ten padający właśnie Westinghouse, czy jego firma tam, czy firma córka. Czyli ja rozumiem, że z informacji... Panowie rządzący nie pytają.
Oni tylko mówią, że a Amerykanie zapłacą, a Amerykanie, znowu nie definiuje, kto to są ci Amerykanie, bo to jakieś prywatne firmy. Mówią, nie, nie, my możemy dać wkład 15%, a wy, a pan Sasin mówi, nie, nie, my to możemy tylko 50, a 50 to musicie wy. Więc w sytuacji, kiedy już jest zdecydowane podobno, nawet miejsce gdzieś tam koło Żarnowca, gdzie reaktor ma, gdzie elektrownia ma powstać nad morzem, ciągle nie ma dogadania się na temat tego, kto za to zapłaci. Więc ponieważ jednak jacyś tam lobbyści ze Stanów są silniejsi w gębie czy jakoś inaczej, to przypuszczalnie nie zapłaci panu tego pan Sasin, czy ta wspomniana już po raz trzeci pancia od klimatu. Tylko my mamy zapłacić to ogromne pieniądze. My w sensie obywateli. A to są pieniądze na poziomie 160 miliardów, już nie pamiętam, dolarów chyba. W każdym razie to są ogromne pieniądze, które musimy dać na dzień dobry, bo nie ma możliwości, żeby budować za pieniądze gdzieś z powietrza, bo to muszą być realne pieniądze. No dobrze, a panie profesorze, to w takim razie, jeżeli pan by miał doradzać dzisiaj rządowi, to co by pan doradzał? Nie temu rządowi. Znaczy szerzej, nie tym rządom, bo ani ten rząd, ani tym bardziej rząd Waldka, jak go tam, Pawlaka czy Tuska, nie są to rządy, które się kierują racjonalnością. Natomiast gdybyśmy mieli rząd myślący, działający w sposób racjonalny i propolski, to przede wszystkim ja, który zawsze byłem przyczyn merytorycznych, no, powiedzmy wrogiem czy niezwolennikiem energetyki węglowej, nakazałbym zbudowanie czy odbudowanie tych najlepszych kopalni węgla. Ale to wtedy byłoby możliwe, gdyby nie ci idioci, którzy mówią, że CO2 jest gazem szkodliwym czy trującym. Natomiast mamy możliwości w Polsce energetyki realnie odnawialnej, ale krzyczą nam różni propagandyści, jest taki pan Wiech, który gdzieś wykrzykuje pojęcia nie mające rzeczy, że przecież energie odnawialne, czy ktoś tam podobny, energie odnawialne są niesterowalne. I na przykład jeśli bardzo wiaterek przywieje, to mamy nadmiar energii, którym nie mamy co zrobić, a kiedy jest cisza, no to nie ma energii odnawialnej. Otóż ja już od 20 lat, co najmniej na piśmie, ale wcześniej również, tłumaczyłem, jak i inni energetycy, że najważniejsze dla energetyki, w tym wypadku mówimy o Polsce, jest sposób magazynowania energii. I to dotyczy tak samo energii jądrowej, jak i energii odnawialnych. Mianowicie energia jądrowa, jest to reaktory jądrowe pracują na stałej mocy. Jeśli ktoś chce nagle zmienić moc reaktora jądrowego, to przykład Czarnobyla pokazuje, jakie są tego skutki. Czyli energetyka jądrowa musi być na stałej mocy, a użycie, wykorzystanie oczywiście ma ogromne doliny i garby, ogromne różnice wykorzystań. Natomiast energetyka odnawialna, jak fotowoltaika, no to przecież fotowoltaika tylko wtedy, kiedy świeci słoneczko i kiedy prawie nie ma chmur. Natomiast wiatr tylko wtedy, kiedy wiatr wieje, prawda? Dzięki Bogu najwięcej energetyki wiatrowej możemy postawić na morzu, blisko wybrzeża i tam potężnie wieje i na Suwalszczyźnie. I w obu tych miejscach jest o tyle wygodne, że tam na miejscu
odległość od Śląska, skąd idzie większość energii elektrycznej, jest ogromna. Czyli minimalizować możemy straty na przesyle w ten sposób, żeby tam, na przykład na Suwalszczyźnie, kiedy wieje w zimie i kiedy jest potrzebne, żeby tam budować czy używać zbudowane magazyny energii. Otóż sprawa magazynowania energii jest najważniejsza w tym przepychaniu się między energetyką węglową, energetyką jądrową, a energiami odnawialnymi. Tego nie biorą pod uwagę również rządy w Niemczech. Natomiast my, pisałem o tym przed laty 20, próbowaliśmy budować nowe elektrownie szczytowo-pompowe. No, to do tak zwanych decydentów, to jest szyderczo ciągle mówię, bo to nie oni się decydują, jest to sprawa tabu. My, no dobrze, a panie profesorze, jak powinno wyglądać to magazynowanie? Mamy elektrownie szczytowo-pompowe koło Żywca na górze Żar. Mamy w Żarnowcu i mamy w Żydowie, które budował ojciec mojego przyjaciela Hoffman, chyba jeszcze przed wojną. Otóż ta elektrownia szczytowo-pompowa, która jest w Żarnowcu, miała wspomagać elektrownię jądrową właśnie w ten sposób, że wtedy, kiedy jest duże zapotrzebowanie, no to z jeziora, które jest na górze, spuszcza się wodę na turbiny i daje dodatkową energię, a wtedy, kiedy w nocy na przykład reaktory muszą pracować na swojej nominalnej mocy, to wtedy one pompują wodę na górę. Otóż teraz, kiedy mamy wreszcie farmy wiatrowe, to ci głupcy mówią, mówię głupcy mówią, tak, że przecież to zależy od wiatru, produkcja energii, a nie od potrzeb. Nie, bo akurat bardzo blisko, czyli w Żarnowcu, jest to jezioro na górce, które może wtedy, kiedy wieje wiatr, to tą energię pompuje wodę na górę, a kiedy jest energia potrzebna, wtedy ją produkuje. Więc to, że rządzący Polską nie postawili przede wszystkim na magazynowanie energii, to świadczy o ich kompletnym dyletantyzmie oraz o tym, że boją się rozmawiać czy słuchać ekspertów, a wolą słuchać jakichś zagranicznych pań typu Georgetta. To, panie profesorze, ale to pytam, bo ja też tego niestety nie zrozumiałem z pana wypowiedzi. Czyli jak to magazynowanie energii powinno dzisiaj w Polsce wyglądać? Powinno być przede wszystkim dziesięciokrotnie większe co do mocy, a poza tym rozproszone, bo te... Ale fizycznie, nie wiem, te magazyny, w jaki sposób one powinny działać? Co wykorzystywać? Nie, jakby tego nie rozumiem. Rozumiem. Mianowicie to, co mamy już w Polsce, to są zbudowane wysoko na górze, między innymi na górze Żar koło Żywca, gdzie przedtem było tylko wspaniałe miejsce do szybowcowych lotów. To na tej górze, na samym czubku, mogą Państwo zobaczyć, googlać sobie elektrownia szczytowo-pompowa Żar i tam jest, to jest jedyna taka elektrownia, która jest w skalę wydrążona. Tam są pompy, które wtedy, kiedy jest nadmiar mocy, pompują wodę z jeziora do tego jeziora naturalnego, do tego jeziora sztucznego, które jest 300 metrów chyba wyżej. A kiedy jest potrzeba energii, no to tutaj u nas w Warszawie z ulicy Mysiej naciska się guzik, czy też robi się to automatycznie i woda z tego górnego jeziora napędza tą samą turbinę, która przedtem pracowała jako pompa i ona daje do sieci prąd elektryczny. To jest najprostszy sposób.
książce, którą może pan będzie mógł podać jej adres, gdzie można ją kupić, czyli w książce o energetyce dla użytkowników i sceptyków, opisałem inne sposoby magazynowania energii, na przykład chemiczne. Ale kiedy mówimy o magazynowaniu rozproszonym, co w państwie tak centralistycznym, jak w tej chwili Polska od lat kilkudziesięciu jest niemożliwe, to chodzi o to, że jeśli mamy w jakiejś wiosce na tyle bogatej, że mogła postawić na przykład 3 wiatraki i kiedy te wiatraki produkują, że w cudzysłowie niepotrzebny prąd, wtedy albo mogą pompować również w postaci, magazynować energię w postaci energii wody pompowanej na górę, albo produkować wodór. Przecież tej energii można wyprodukować, rozkładając wodę, można wyprodukować tlen, który się z zyskiem sprzedaje, w butlach oczywiście, i wodór, który również w butlach pod ciśnieniem 200 na przykład atmosfer, bo to jest trywialne w tej chwili technicznie, można sprzedawać najbliższej stacji benzynowej, która jest również stacją wodorową. Czyli w ten sposób można zwiększyć ogromnie ilość stacji sprzedających wodór do samochodów, a samochody mogą albo wymieniać te butle z wodorem, albo, co zostało w tej chwili od paru lat dość przyblokowane, produkować energię mechaniczną z łączenia wodoru z tlenem z powietrza, co też jest możliwe, czyli bezpośrednie przejście chemiczne z tlenu z powietrza i wodoru na ruch mechaniczny jest już osiągalne. I wtedy... Panie profesorze, ja na chwilę spytam, utnę tutaj w tym momencie ten wątek, ponieważ już zbliżamy się do końca. Spytam jeszcze o dwie kwestie. Pierwsza to ta o odpadach z elektrowni atomowych. Co tutaj? A tu klops, to katastrofa, ponieważ nigdzie na planecie nie ma zbiorników, które by gromadziły wysoko radioaktywne odpady jądrowe. Mieliśmy przykład potwornej katastrofy w Fukushima, gdzie opowiadają nam, bo to jest też zatajnione, o ogromnych jeziorach wody chłodzącej. Ta woda chłodząca, nie wiem dlaczego, nie jest używana wielokrotnie ta sama, ale przez lat kilkaset odpady, czyli produkty rozszczepienia z reaktorów, przez lat kilkaset muszą być chłodzone. I to są ogromne setki megawatów na każdy reaktor. Otóż nie ma na świecie, ani w Stanach, ani tym bardziej, tak powiem, w Europie, miejsca, gdzie można by składować, gdzie zostało zbudowane składowisko dla odpadów wysoko jonizujących, czyli tych odpadów gorących. Jedyne miejsce zbudowali Finowie, ale jest ono niewielkie i z całą pewnością nie ma żadnych możliwości, żeby zapewniło pewne schłodzenie tych odpadów, tylko fińskich, na najbliższe 10 czy 100 tysięcy lat. Powtarzam, to nie jest sprawa 1000 lat, to nie jest sprawa paru tysięcy, to jest sprawa naprawdę dziesiątków tysięcy lat, kiedy musimy zbudować urządzenie, które by te odpady bezpiecznie trzymało. W Niemczech było takie Gorleben, Musleben, miejsce, gdzie chowano odpady niskoaktywne. I słusznie najróżniejsi tak zwani ekolodzy, głównie to była podpuszczana młodzież zresztą, w której ja uczestniczyłem, protestowali, ale tam nigdzie nie ma możliwości zbudowania magazynu, który by zabezpieczył na 100 lat,
1000 lat czy 10 tysięcy lat. Także to jest kwestia nierozwiązana i to jest kwestia, którą ci, którzy proponują na przykład Polsce czy innym takim nieszczęsnym krajom energetykę jądrową, przemilczają. Bo przecież jeśli zbudują w Polsce reaktor, powiedzmy koreański czy amerykański, no to nikt nie pyta, a weźmiecie te odpady z powrotem, a jeśli nie weźmiecie, to sytuacja będzie potworna, ponieważ w swoim czasie, na przykład kiedy był Związek Radziecki, czyli Sowieci wykopali taką dziurę za Uralem w miejscowości Kisztyn. I kiedy byłem, pracowałem w Dubnej, to jest instytut wtedy już międzynarodowy pod Moskwą, dowiedzieliśmy się z przerażeniem, że w tej miejscowości Kisztym właśnie magazyn odpadów promieniotwórczych, tak zwany majak, w 1957 wybuchł i wyskoczył w powietrze. Nie wybuchł jądrowo, tylko chemicznie. Zabrakło po prostu chłodzenia i na potworną ilość terenu, o wiele większą niż wokół Czarnobyla, ten teren został skażony. I ludzie, którzy tam mieszkali, między innymi nad rzeczką Kiecza, korzystali, brali wodę i kąpali się w rzeczce, przez którą płynęły potworne ilości plutonu. Jak się dzieje w tej chwili, nie wiem, no bo już nie pytałem, ale sprawa odpadów jest zupełnie na skalę planety nierozwiązana. To ostatnie pytanie, panie profesorze, bo to, co pan podnosi w swoich wypowiedziach, artykułach, to kwestia zmniejszania zużycia energii jako jedno z rozwiązań problemów energetycznych. Myślę, że to jest bardzo cenny głos, ponieważ ja w debacie polskiej rzadko słyszę właśnie głosy o tym, żeby rozwiązania szukać po prostu w zmniejszaniu zużycia energii. Czy może pan rozwinąć ten wątek? Bardzo dokładnie przekazane w czasie, kiedy miałem dostęp do Sejmu, czyli przed 30, tam 25 laty, przekazane posłom. Oni wiedzieli i chcieli, i posłowie, i któryś z rządów chciał stworzyć właśnie taką agencję poszanowania energii. Mieliśmy i mamy i będziemy mieli potencjalną możliwość zmniejszenia energochłonności, ale tylko o tyle, o ile odejdziemy od socjalizmu, znaczy od zarządzania odgórnego. Więc te dwie sprawy, zmniejszenie energochłonności, czyli poszanowanie energii oraz magazynowanie energii, to są rozwiązania dla Polski, ale dla Polski rządzonej przez ludzi rozsądnych. Ale co to znaczy zmniejszanie zużycia energii? Może pan po prostu rozwinąć ten wątek? Co mielibyśmy robić, żeby pójść w tym kierunku? Chętnie, ale to na następnych 40 minutach, bo to się nie da powiedzieć ani w minuty, ani w dwóch. Po socjalizmie mamy dla wyprodukowania jednego dolara jakichś przedmiotów zużywaliśmy i zużywamy 4 do 5 razy więcej energii niż w takich krajach jak przed laty Francja czy Anglia, a teraz jak Korea czy Chiny. Otóż zmniejszenie tej energochłonności produkcji spowodowałoby zwiększenie wielokrotne konkurencyjności polskich towarów. No ale w sytuacji, w której rządzą nami jakieś panci z Unii Europejskiej, to jest zupełnie mrzonka. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę w takim razie. Dzisiaj państwa... Albo tak, państwa... trzy kropki. Dzisiaj państwa i moim gościem był profesor Mirosław Andrzej Dakowski. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!